Siema, z tej strony Edek, a dzisiaj zrobimy sobie bitwę na skrzynki z Ichogatym. No, hejka. Dobra, to generalnie będziemy otwierali po 25 złotych lampionów, czy jakkolwiek się to nazywa. Zasady takie same jak ostatnio, czyli tutaj oczywiście przypomnę. Za każdy trafiony przedmiot rzadki 2 punkty, bardzo rzadki 3 punkty, importowany 4 punkty, egzotyczny 5 punktów, black market 6 punktów. Dodatkowo za każde malowanie oraz certyfikację doliczamy sobie po kolejnym punkcie. No i jest karta złodzieja, czyli w danej wybranej rundzie możemy ukraść punkty przedmiotowe. Karta Edka. No ostatnio tak to mogło wyglądać, bo faktycznie bardzo fartownie użyłem, ale sobie wypraszam takie gadanie. A ja sobie nie wypraszam. Dobra. Należało się. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem Edek 3% zniżki. Co, gotowy jesteś? Ja jestem gotowy. Dobra, otwieramy. I generalnie będziemy co piątą skrzynkę mówili, ile punktów dostaliśmy. Pierwszą też chyba powiemy. Tak, tu, tak, jak tak. Widzicie, gruby start, 2 punkty na start mam. O, o! Czekaj, to jest 2, 3, 4, 5 punktów. Ja się zastanawiam, jak ty od dwóch to zacząłeś liczyć. No bo jakieś, jak od jednego? W sensie myślałem, że trafiłeś rzadki, doliczasz certyfikację malowania. Tutaj chyba coś lepszego. Nie. Dobra, otwieramy kolejne, jak rozumiem. No, tutaj bez przedłużania lecimy. Dobra. Najbardziej konkretny opening na świecie. Co jest? Aha, co jest? No to też chciałbym wiedzieć, co jest. Koks i Temek akurat, nie? Ja właśnie ostatnio cię sprawdzałem po tym, jak cały odcinek myślałem, że miałeś super przedmioty. Potem oglądam, jak ten co jest, krzyczałeś na byle co. Nie rozumiem, dlaczego tak sądzisz w ogóle, szczerze powiedziawszy. Drugi otwierasz, skrzyneczkę już? Trzecią otworzyłem. Okej, okay, ja właśnie czwartą zaczynam otwierać. O kurczę, ale pędzisz. No, gość. O, to chyba speedrunner. Panie. No speedrun mi się odpalił, to prawda akurat, nie? Aha, o la la, no. Coś tak, czujesz dziękujemy dzisiaj. Wszystkim sponsorom Edka oczywiście, jeżeli chodzi o te lampiony. Wszyscy sponsorzy Edka, nie denerwuj mnie, tak podrożały w tym. Te lampiony były chyba... To jest piąta, to będziesz musiał powiedzieć, wiesz, tą sztuczną reakcję możesz sobie darować. Ale to był śmiech akurat, nie? Tak? Tak, i to ile zdobyłeś punktów na piątce? Solidne 4. Ja solidne 4, owszem też. A, dobra. Także... Dobra, lecę z kolejną. Okay. Ja coś tak czuję, samo. Że wtapiam mocno. Ta! No, Aha. Twoje wtapianie, no jasne. Ja moje wtapianie. Jasne, ja już znam twoje wtapianie. Raz, że kredyty na skrzynki, to dwa chyba opening wtapiam. Tak, no i tak, ostatnio też tak wtapiał, że miał 30 punktów przewagi, no myć. O, w końcu coś dobrego, czy nawet ale... bardzo dobrego, to może być coś warte. Ale gówno, co to jest? Ale komentarz, zrobię zbliżenie specjalnie na twój przedmiot. Pewnie to będzie takie, black market jakiś. Takie rzeczy? Nie, no po co takie rzeczy w ogóle lądują, ja nie rozumiem. Ej, nie, no ty mi dałeś jakiegoś unlocka chyba w tym momencie, unlocka coś. Ci dałem, no. No chłopie. Już słyszę, jak ty tam trafiasz black markety. Trzeba było zgarnąć teraz kartę pułapki użyć, nie? I ukraść ode mnie. No, chyba tak, chyba następnym razem będę kradł od siebie. Ale nie, okay. Nie, to znaczy nie rzucam karty złodzieja, żeby nie było. Nie chcę tych twoich 2 punktów w następnej rundzie. Dobra, ja cię okradnę w 16 rundzie. Aha. Szkoda, że nie w tej. No szkoda, że ty mnie też nie w tej. Dobra, jesteś już przy 10? Tak, no, otwieramy. To ile masz? A czekaj, bo ty już otworzyłeś, ty jeszcze nie otworzyłem. No to otwieraj, chłopie. Dobra, będzie chyba gruby wynik, chyba gruby wynik leci. Całe 3 punkty. Ty też? Tak. Ojeju. Czyli mówisz, że się dzisiaj rozpędzamy. Ostatnio jakoś tak, lepiej szło. Dzisiaj to te punkty są... Jezus Maria! Ale... No, ładny, biały... Ej! To w sensie znowu gadam na głos przy beznadziejnym punktowo przedmiocie, ale... Z tego co kojarzę, to w innym kolorze to jest bardzo dużo warte. I w ogóle jakieś chyba ładniejsze przedmioty są w tych lampionach niż w nie, tym, no, co ostatnio otwieraliśmy. Nie, no to jest gówno totalne, no to co się trafia, szczerze powiedziawszy. W sensie ja trafiłem coś, że kredyty częściowo się mogą zwrócić. Nie ma moja do zapomnienia. Moja rzecz najlepsza, którą trafiłem, to ostatnio na live Dissolvera na taktycznym. No i narzekaj, i narzekaj. No ja ostatnio także... tylko Dissolvera trafiłem, najfajniejszy black market. Spoko. O, proszę.
Aha. Nie, czemu akurat to coś? No, no tak nie wiem, średni drop dzisiaj, szczerze powiedziawszy. Dobrze, tego nie kradłeś. No, dwa punkty czy ile? 30 od razu. 30? No tak. Dobra, punktów. No to za, kurczę, za tą jedną niestety rzecz, 30, to był Dissolver. Także... No, dwa Dissolvery w jednym trafiłeś. Rewolwery nawet. Dobra, masz 15? Tak. Dobra, otwieramy. A tutaj przy okazji otwierania też chciałbym powiedzieć, że Hogaty ma kanał na YouTubie, nie wiem czy wiecie. I też tam czasami coś wrzuca. Mały kanał. Nawet dwa kanały, co ja to będę umniejszał. No, jakiś tam, tak, na jakiś tam prowadzę. Od czasu do czasu codziennie wrzucam nawet jakiś film. Od czasu do czasu codziennie? Ile punktów? Dobra, chłopi, powiedz. 3. A ja 5. Nie przesłyszałeś się, 5 punktów. Dobra, to kolejną kradnę, 16. Mówiłem, że 16 ci ukradnę, to dawaj. 16. O kurczę. O nie! Certyfikacja i malowanie doleciało. 4 punkty kradniesz. To słabo i tak, ale sobie dopiszę, że to są ukradzione. Dobra. A ty się boisz zaryzykować, czy powiesz ile, kiedy ukradniesz? Czy znowu tak z dupy powiesz całkowicie? A, nie wiem. Jeszcze nie zdecydowałem. Jak znowu się zdenerwuję, to ukradnę. No. Cały czas takie dobre itemy lecą, Jezus Maria. Ja ukradnę na sam koniec, na wypadek jakbym, wiesz, tak przegrywał lekko. Nie! Naprawdę trafi się w końcu coś dobrego i ty to ukradniesz. Tak będzie. Ale ostatnio, no nie przybiję tego co ostatnio. No nie da się. No, ludzie no nie ludzie da się pisali, przebić. Że ustawione. Nie da się przebić tego co ukradł. A! W jaki sposób ci mogłem to ustawić, powiedz ty mi w ogóle? No, nie wiem, magia montażu, może liczyli, że jestem najlepszy montażystą i tutaj aktorzy od razu. Ja tu wszystko nagrywam, także jest udokumentowane wszystko. Moje świetne trafy też są udokumentowane. No, powiem ci, że ja 3 niebieskie z rzędu, także... Ja w tej kolejce mam łącznie, już otworzyłem 4 skrzynki i mam łącznie, dobra, powiem ci, 8 punktów. Podobnie jak ja, także... Dobra, 20 skrzynka otwarta. Dobra, otwieramy. Ile punkcików? Całe 3. Ja też 3. Hej, trafiamy te same cały czas. Dobra, skoro trafiamy te same, to teraz ci ukradnę. Teraz? Miał 2 razy 2 punkty. 21, no. Tak? Tak, no. Dobra, to tu kradniesz 3 punkty. To ukradłem więcej! Dobra, aha, to ja tych 3 punktów nie liczę po prostu, nie? To są ukradzione, tak, więc tak. Je skreślę od razu. Koks! No to żeś se ukradł! No, końcu! Tutaj złodziej na kradzież niczym... zostałeś przyłapany. Dobrze, że 0 się nie da ukraść. Ej, powiedz, o, teraz mogłeś ukraść 2 na przykład. Także to i tak się strzeliłem. No. Powiedz mi, miałeś chociaż 1 złoty przedmiot? Miałem raz, no i to czarne malowanie na oponkach. Czyli ja był ci powiem, może coś warty. Ja ci powiem, że nie miałem. O! O. Oho! No! A, to nie jest malowany. Jaki normalny przedmiot jest niebieski, standardowy? Ja myślę, ostatnia że... Ostatnia skrzynka u mnie. Ten, o właśnie, ostatnia skrzynka. A nie, przedostatnia u mnie. To jakoś się rozkręciłeś. Speedrun! O, złoty, ale... Chłopie, idealnie trafiliśmy po prostu. Tak? Wiesz tak. Co, ja o ile w poprzedniej kolejce miałem bardzo mało punktów, to teraz nadrabiam. To ile punktów dostałeś? Teraz 2. To widzę, że złocisty jak to lala. Ja też 2 na zakończenie, żeby tutaj cię uszczęśliwić. Dobra, jak widzicie, bardzo dobry opening, bardzo opłaca się robić takie rzeczy. A teraz czas na zliczenie wszystkich punktów. Wszystkich 3. Mam chyba mniej niż ostatnio. Mam takie wrażenie. Mniej niż ostatnio? Dobra, mówimy po piątkach, rozumiem, najpierw. To ile miałeś w pierwszej piątce? A, solidne 17. Ja miałem a to była moja najlepsza piątka, powiem ci, o właśnie, to 22 miałem akurat, nie? To tutaj 5 przewagi po pierwszej piątce. To od razu też mogę powiedzieć, że nie miałem żadnego złotego ani black marketa. O, dzisiaj jakoś wyjątkowo. Więc maksymalnie czerwone się rzeczy trafiały. Jeden raz miałem 6 punktów i to był max, to był czerwony na 2 tych po prostu. Też miałem max 6 punktów, no. W drugiej piątce 19 zdobyłem. O, to dobra, pomału nadrabiam, 3 punkty straty. W trzeciej piątce 22. 16. O,
Czwarta, piątka, solidne 11. 21 było ukradnięte. Ojeju, ej, teraz... No ale tu mam moją najsłabszą, nie? I to czwórka, i to też najsłabsza czwórka by była ze wszystkich. Dobra, tak? Ile zdobyłeś tak. w ostatniej? 11. A ty ile? 25. No, widzisz? Dobra, widzicie na ekranie wyniki? Ile masz razem? Ile masz razem? Czekaj, policzę. Nie przeliczyłeś jeszcze za ten czas? Ja mam 87. No powinieneś mieć 94. Pewnie 7. No. Ty, trafiłem! Jaki traf! No, ustawiono, jak widzicie. Hogarty generalnie miał mojego powa cały mecz, tylko udajemy, że nie widzieliśmy swoich trafów. Ja duchę, ja naprawdę. To tak, tak na szybko, nie wiem, te twoje liczby jakoś tak w głowie pomyślałem, chyba 7. No, Hogarty generalnie w Oksfordzie na matematyce był. Usłyszał, że mówię jakieś przypadkowe liczby i mówi, matematyka, no, 7 to był mój masz. Ulubiony przedmiot, jak do podstawówki chodziłem. Miałem szósteczkę, także... A też miałem w podstawówce szósteczkę z matematyki. I to był koniec szóstki z matematyki. Ja tam od razu takie, czasem jeszcze 6% mogło osiąść. Generalnie chyba znowu zostałeś drastycznie zniszczony. A, gdzie mam ci zwrócić te twoje przedmioty zawalone, te śmieci? Co? Jeszcze obrażasz moje przedmioty, bo serio ci je będę odbierał. No dobra, generalnie odcinek wydaje mi się, że udany. Te takie najciekawsze przedmioty, co trafialiśmy, to może pokażę cenę ich rynkową na ekranie, żeby waszą ciekawość zaspokoić. 5 złotych, no. No, to najdroższy łącznie chyba za wszystko. U mnie przedmiot, tak. 20 PSC za wszystko, ewidentnie. No, dobra, tutaj na zakończenie jeszcze standardowo, tak jak zawsze oczywiście, robimy to notorycznie. Przypominamy o zostawieniu subskrypcji, lajka, wpadanie do opisu, bo tam jest niesłychany kanał Hogatego oraz Lehogatego, może nawet dwie osoby dzisiaj gościły. Jo dupia! Rozdwojenie jaźni. No, rozdwojenie jaźni dzisiaj było. No i bez przedłużania, cześć. Hejka!